Witam Was, kochani, serdecznie w tarocie codziennym. Zobaczmy, co nam karty chcą powiedzieć i dla kogo. Tarot codzienny, dzisiaj jest piątek, 26 lipca, 24 rok. Co ja mówię? 26 lipca 2024 rok. No, tak się trochę zamyśliłam. Dobra, kochani, energia dnia. Zaczynamy od Lenormanda. Co nam karty chcą powiedzieć? Jaki dzisiaj będzie dzień? No, dzisiaj mamy Pana. Co ten Pan chce? Co ten Pan, czy on przynosi dobre wiadomości, czy on przynosi złe wiadomości? On będzie tutaj problemem. Ten Pan tutaj tworzy nam problem. No. Pan tworzy nam problem. Wy tak wyczuwacie, że coś jest może nie tak. No, jest ten pan. Dobra. Jakiś problem z panem. A tarot? Co nam tarot chce powiedzieć? No, jest co, pewnie to będzie czytanie dla kogoś, kto jest w związku, bo mamy kochanku. Będą jakieś wiadomości związkowe, problemowe, sprawy z przeszłości. Ktoś, kogo już długo znamy, będzie stwarzał jakiś problem. Może będzie problem tutaj z komunikacją, jeżeli chodzi o tego pana. I to jest ktoś, z kim jesteśmy w związku. Także, kochani, zadajemy się z jakimiś mężczyznami w ciągu dnia, będziemy się zadawać z jakimiś mężczyznami. Tu jest ta obecność, silna obecność męskiej energii w naszym życiu. Może być to konkretny mężczyzna, który odgrywa jakąś ważną rolę w naszym życiu, albo po prostu to jesteśmy my z męską energią. To jest karta aktywności, inicjatywy, zdecydowania. Także jeżeli ta karta się odnosi do nas, może sugerować, że powinniśmy dzisiaj przyjąć bardziej taką aktywną i pewną siebie postawę. Jeżeli odnosi się do kogoś innego, to zwróć uwagę na interakcję z tą osobą, ponieważ ta osoba może mieć bardzo duży wpływ na ten dzisiejszy dzień. I dlaczego? Tu jest jakaś góra. Góra to zazwyczaj przeszkody, wyzwania, jakaś blokada do pokonania. Także trudności. Może ten mężczyzna będzie robił nam jakieś trudności. Także mamy się przygotować dzisiaj na wyzwania, które mogą wymagać dodatkowego wysiłku lub zmiany strategii. Pamiętajcie, że każda przeszkoda to jest okazja do nauki i naszego rozwoju. Tak, do tego mamy księżyc. I księżyc to nasze emocje, to jest intuicja, to są nasze marzenia. Czasami to są iluzje. I możliwe, że macie zaufać swojej intuicji, albo intuicja wam coś mówi, że człowiek jest jakimś problemem dla nas, albo on będzie stwarzał nam jakiś problem. Wy to wyczujecie. Tu jest to czucie. Dobra. No i ja uważam, że to ogólnie są sprawy jakieś związkowe, bo mamy kochanków i jak znacie tą kartę, to są związki, to są decyzje dotyczące serca. Także może dzisiaj musicie się skupić na swoich relacjach i na tym, co jest dla Was naprawdę ważne, na swoim związku. Macie być również autentyczni, jeżeli chodzi o swoje uczucia. I wybierajcie zgodnie ze swoimi wartościami. Także dzisiaj może być również jakiś ruch, komunikacja, bo mamy 8 buław, nagłe zmiany, jakaś dynamiczna rozmowa. Ale ja mam takie wrażenie, że Wy możecie być bardzo otwarci, natomiast ten mężczyzna jest kompletnie zblokowany i nie chce rozmawiać. Ale ogólnie bądźcie przygotowani na szybkie decyzje, na jakieś szybkie zmiany i komunikacja dzisiaj będzie kluczowa. Do tego mamy 6 pucharów i to jest karta tej nostalgii, tych wspomnień. To mi się wydaje, że Wy macie, to będziecie mieć do czynienia z mężczyzną, którego znacie bardzo długi czas już, długi czas po prostu i ten człowiek będzie robił tu nam jakieś problemy. Ale ogólnie, podsumowanie, ogólna energia. Dzisiejszy dzień będzie intensywny. Intensywny zwłaszcza emocjonalnie, pełen dynamicznych wydarzeń. Możecie napotkać te przeszkody,
ale z odpowiednim podejściem i determinacją zdołacie je przezwyciężyć. Kluczowe będą dzisiaj relacje i decyzje, które będziecie podejmować w kontekście miłości, związków itd. Bądźcie aktywni i pewni siebie, wykorzystajcie męską energię, aby podejmować inicjatywy i działać zdecydowanie. Przygotujcie się na wyzwania, zaufajcie swojej intuicji, komunikujcie się otwarcie i pomyślcie również, zastanówcie się nad przeszłością. Zwróćcie uwagę na swoje wspomnienia dzisiaj i osoby z przeszłości, bo te osoby z przeszłości mogą odegrać kluczową rolę. Także ten dzień może przynieść Wam zarówno wyzwania, jak i okazje do rozwoju osobistego, emocjonalnego. I bądźcie otwarci na te doświadczenia dzisiaj. Ale jest już dzisiaj piątek, weekend się powoli zaczyna, a ja Wam życzę wspaniałego dnia. Buziaki, pa, pa.